Cześć z tej strony, Tomek. Zapraszam Cię do kolejnego filmu na moim kanale. Tym razem pokażę Ci, w jaki sposób można wykorzystać Twittera, czyli znany portal społecznościowy, w ramach wykonywania własnego rozpoznania projektu. Także serdecznie zapraszam Cię do wysłuchania i do obejrzenia tego odcinka. Samego Twittera chyba nie muszę omawiać. Każdy z nas wie do czego to jest i wie, jak to jest istotne w świecie kryptowalut. Pozwala to na odnajdywanie trendów, śledzenie ciekawych profili, które sygnalizują nam pewne informacje. Twitter wykorzystujemy też podczas wykonywania researchu własnego, własnego researchu danego projektu, który nas interesuje. Sprawdzamy liczbę obserwujących, sprawdzamy jego aktywność. Często sprawdzamy też, kiedy takie konto na tym portalu zostało założone. Cała ta procedura, którą tutaj omawiam, opisałem na Telegramie parę dni temu. Także zachęcam do dołączenia do naszej grupy na Telegramie i tam tego typu informacje zwykle pojawiają się wcześniej. Natomiast jeśli chodzi o samego Twittera. Weźmiemy tutaj dla przykładu projekt Smart Pool. Ja nawet nie wiem czym ten projekt się zajmuje, o co z nim chodzi, tak na dobrą sprawę. Natomiast jeden z uczestników grupy wykonał pewną pracę, zrobił własne research i poprosił jeszcze o dodatkową opinię pozostałych członków grupy. Dlatego ja, w ramach zaangażowania i również doceniania jego wkładu w poziom grupy, postanowiłem również przedstawić takie może. Nie dla wszystkich powszechne i znane podejście w zakresie rozpoznawania tego, co dzieje się na Twitterze w obrębie danego profilu. Także tym razem już do brzegu do rzeczy. Mamy konto na Twitterze. Dużo osób patrzy na to, kiedy to konto zostało założone. Tutaj widzimy, że konto zostało, zostało założone w marcu 2018 roku, co sygnalizowałoby nam sprawę, że Konto to funkcjonuje już od dawna i pewnie od dawna te osoby pracują nad projektem, pracują nad rozwojem tego kryptowalutowego świata. Natomiast mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że sama nazwa, czyli to co tutaj jest po małpie smart, podkreślenie Pool0X, może być w każdej chwili zmienione. I tak naprawdę dzięki temu profile, które były. Zakładane parę lat temu mogą po prostu zmieniać swoją nazwę często w miarę potrzeby w razie wypuszczania kolejnych projektów, przeważnie skam projektów. Dlatego kierowanie się tylko tym, kiedy dany projekt został, kiedy dany profil na portalu Twitter został założony oraz ile ma obserwujących, nie jest do końca moim zdaniem dobrą metodą. Ze względu na to, że tak jak mówię, ten sam. Display name można w każdej chwili zmienić. To co tak naprawdę nas powinno interesować, to tak zwany Twitter ID, i on jest niezmienny. On bezpośrednio tak naprawdę określa dane konto. Także można skorzystać tutaj z takiego portalu jak Twitter ID, przekonwertować sobie ten identyfikator, ten display name do takiej postaci powiedzmy cyfrowej. I następnie za pomocą takiego takiego właśnie linku wklejonego do przeglądarki można dodać ten profil do obserwujących, wtedy mamy pewność, że będziemy obserwować ten profil bez względu na to, czy zmieni on swój display name, ponieważ posługujemy się tutaj tym Twitter ID. Natomiast co dalej? Bo to na razie jeszcze nic konkretnego tak na dobrą sprawę nie padło. Myślę, że dobrą praktyką byłoby sprawdzić w takim razie, czy ten profil z tym display name'em tweetował w ogóle wcześniej, w poprzednich miesiącach, w poprzednich latach, czy jakaś aktywność z jego właśnie strony była tutaj prowadzona na portalu społecznościowym Twitter. I dzięki temu warto wykorzystać składnię, jaką Pozwala nam, na jaką pozwala nam właśnie Twitter, czyli przeszukiwanie postów sprzed jakiegoś okresu czasu do konkretnej daty i kierowanej do danego, danego profilu. Jak widzimy tutaj, tweety sprzed 28 lutego 2021 roku były prowadzone. Natomiast zobaczmy, co się stanie. Jeśli zmienimy to chociażby no, na początek, może dajmy. O te paręście dni. I wtedy widzimy, że tak naprawdę przed 1 lutym 2021 roku ten profil nic do tego profilu tak naprawdę nie pisało, to znaczy tu. Natomiast jeśli chcemy zobaczyć FROM, to zobaczymy, czy ten. Profil coś w ogóle tweetował. Widzimy, że w ogóle on nic nie tweetował, także dosyć dziwne jest to, jeśli chodzi o właśnie konto na Twitterze od 2018 roku, funkcjonujące, natomiast nie posiadające żadnych tweetów do momentu 27 lutego 2021 roku. Także ja tutaj bym podejrzewał, że to konto. Po prostu przeszło zmianę jedynie, jedynie nazwy pozostawiając ten sam Twitter ID, natomiast nic tutaj nie było w tym prowadzone. Prawdopodobnie było to wykorzystane konto do innego projektu czy do zupełnie czegoś innego. Natomiast sama nazwa Smartpool Zero X pojawiła się dopiero mniej więcej w okresie. Właśnie lutego 2021 roku. Dla porównania, weźmy jakieś inne konto. Weźmy przykład konto powiedzmy znanego tutaj, kryptoentuzjasty. Widzimy, że to konto wchodziło w interakcję nawet z innymi kontami również ze, ze świata kryptowalut. Tutaj widzimy Majka Satoshi, widzimy Piotrka Misiórka, widzimy portfel Kofals Kowalskiego, widzimy e, znany portal newsowy bitcoin.pl.org, widzimy tutaj właśnie Kermita, e, dlatego jest duże prawdopodobieństwo, że to konto nie zmieniało swojej nazwy przynajmniej do tego czasu. Natomiast zobaczmy jak to wyglądało na przestrzeni może roku wcześniej chociażby. I widzimy, że nadal konto tej osoby również funkcjonowało z tym display name'm, również wchodziło w interakcje ze znanymi nam osobami. Tutaj widzimy Andrzeja z dziennej dawki dyskomfortu. Także jak najbardziej myślę, że nie ma podstaw, aby sądzić, że to konto Pomimo tego, że funkcjonuje już około 10 lat, było nieaktywne, bo widzimy, że nawet posty z 2019 roku również tutaj są możliwe do znalezienia, jak widzimy, że konto zostało założone w czerwcu 2011 roku, czyli na moment tworzenia tego materiału ma już prawie 10 lat i przynajmniej przez parę ostatnich lat nie zmieniało. Nie zmieniało swojego Display Nama. Widzimy, że w 2015 roku również coś tutaj ciekawego się działo. Dodatkowo w tego typu sytuacjach zawsze sugeruję wykorzystać serwis webarchive.org, który tak naprawdę przedstawia nam historię danej witryny danej strony na przestrzeni paru ostatnich lat. Jest to serwis darmowy, który co określony e, interwał czasu wykonuje tak zwanego snapshota, czyli zapisuje stan stony na dany moment. I tak na przykładzie właśnie konta smart podkreślenie pool 0x widzimy, że ten Wayback Machine nie miał możliwości tak naprawdę wykonania żadnego snapshotu. No, oznacza to mniej więcej tyle, że. Konto prawdopodobnie funkcjonuje nie dłużej niż miesiąc, z tego względu, że mniej więcej takie okresy są podawane przez Wayback Machine jako tworzenie snapshotów. Natomiast porównajmy sobie to jeszcze raz z poprzednim znanym nam kontem influencera w polskiej scenie kryptowalut. Widzimy, że tutaj już widok jest zupełnie inny, i na przestrzeni lat snapshot dla tego, dla tego, dla tego konta był wykonany trzy razy. Był wykonany w 2013 roku, 14 i 2020. Dzięki temu, tutaj mamy taki kalendarz, możemy sobie najechać i po kliknięciu tego linka zostanie nam wyświetlone. Ja tutaj mam to otworzone w innych zakładkach przeglądarki, z tego względu, że otwarcie tego trochę zajmuje, ponieważ jest to wczytywane oczywiście. Z archiwum tego serwisu. I tak, widzimy, że w 2013 roku to konto wyglądało mniej więcej w ten sposób, i tak wtedy wyglądał Twitter, jeśli tutaj wśród Was są osoby, które na tamten czas z tego portalu nie korzystały, także mniej więcej tak to wyglądało. Jeśli chodzi o snapshot z 2020 roku, to tutaj widzimy to konto. W serwisie Twitter już wyglądało trochę inaczej. Miało inny ban. Natomiast sam serwis Twitter również różnił się swoim wyglądem, co mniej więcej potwierdza autentyczność tego profilu na portalu Twitter. Także myślę, że to wszystko, jeśli chodzi o wykonywanie takiego wstępnego researchu. Także podsumowując, sugeruję nie kierować się datą tworzenia konta. Sugeruję się zawsze przyjrzeć. Temu, co w ramach tego konta działo się na przestrzeni lat, a raczej w ramach tego danego display-name'a, czy jakaś aktywność w przestrzeni, zwłaszcza kryptowalut, bo w takim kontekście to omawiamy, funkcjonowała, a następnie przejrzeć sobie serwis Wayback Machine, aby potwierdzić, czy w ogóle to konto na przestrzeni ostatniego czasu jakąś aktywność miało, czy w ogóle istniało. To wszystko, mam nadzieję, że ta informacja była dla Was wartościowa. Zapraszam do zostawienia opinii w komentarzach. Na ten moment to już wszystko. Dziękuję Wam, cześć.